będzie coraz ostrzej, bo ludzie, ci najbiedniejsi, ci ludzie pracy ponoszą nieporównywalnie wielkie koszty. Fajnie się zaciska zęby, jak się ma pensję prezydencką, albo jak się zasiada w zarządzie spółki Skarbu Państwa. Gorzej, jak trzeba coś wyprodukować i sprzedać, albo jak trzeba za pensję zapłacić wszystkie rachunki i wyżywić rodzinę. Jeszcze zapytam na koniec, bo dzisiejszy protest jest głównie pod hasłem, że przeciwko prezesowi Glapińskiemu, dzisiaj prawdopodobnie kolejna podwyżka. Tak, ja myślę, że podrażanie kosztów kredytu, głównym problemem nie są kredyty hipoteczne, bo one dotyczą 10% tych najzamożniejszych, ale właśnie rolników, bo nie da się wyobrazić produkcji rolnej bez kredytów. No i te raty kredytów rosną i oni rzeczywiście zaczną upadać. Także muszą, oczywiście wiadomo, że za podwyżkami stóp muszą iść działania osłonowe, a to jest demokratyczny sposób wywierania presji na rząd, żeby takie działania nie były spóźnione. Ale przy ostatnich protestach nikt nawet nie wyszedł. Pan Michał Kołodziejczyk czekał na kogoś z kancelarii premiera i nikt nawet się nie pojawił. Można powiedzieć kolokwialnie, że są olewani. Ja myślę, że tak, że no to jest jakiś początek, tak? To jakieś pierwsze kroki. Ja myślę, że na następnej demonstracji będzie dużo więcej ludzi, bo Michał zadzwonił wcześniej. I wtedy nasi też przyjdą.